I widzowie, popatrzcie na to, wchodzimy w warsztat Stumble, wybieramy ulubione i tutaj właśnie zapisałem sobie 5 najpopularniejszych map, jakie tylko są na całym świecie. Oczywiście możemy także znaleźć 10 takich map, czy 20, jeżeli byście chcieli takie kolejne odcinki. I tak jak ja za bardzo swoich nie promowałem kodów, tak żebyście wy mogli zagrać, tak youtuberzy z zagranicy to robili i dlatego właśnie tutaj jest najpopularniejsza mapka, tu jest druga, trzecia, czwarta czy piąta. I widzowie, zauważcie, w końcu mamy zasady. Tego wcześniej nie było, oczywiście nikogo one nie interesują, ale kliknijmy OK, żeby się nie czepiali. Jeszcze wypadałoby wybrać dobrą skóreczkę i widzowie, w końcu ten gość wszedł do gry czy nie, bo już się pogubiłem. Wydaje mi się, że go w normalnej wersji bez bety nie da się zdobyć. W takim razie zacznijmy sobie od numeru 5, potem zagramy w numer 4, 3, 2 i 1. Oczywiście boty tutaj nie będą działały, więc wybieramy dwie osoby dla mnie i dla Julii. Mapeczka jest już pobrana, nazywa się Bombastic. I w takim razie let's go, co to jest? Ej, dobra, co to jest? To nie graliśmy, słuchajcie. I to może być naprawdę strasznie trudne. Ja przypomnę, że na przejście mapki, słuchajcie, mamy 3 minuty i potem automatycznie przegrywamy. Co tu się dzieje? Ej, dobra, mam nadzieję, że są tu jakieś checkpointy, bo inaczej będzie lipa. Te mapki, które oni robią, są znacznie trudniejsze niż jakby... Ej, serio, tego się nie da tutaj przejść. Znaczy, ja i tak się postaram, no nie, żeby nie było. Ale uwaga, o dobra, jestem na tym klocku i teraz, słuchajcie, pytanie, gdzie ja mam w ogóle polecieć? Ja bym poleciał, słuchajcie, tutaj w to. Tutaj bym skoczył na to, dobra. Ej, siedzę na tym, teraz, o nie, spadłem. I gdzie jest checkpoint? Nie! Dobra, znowu jestem, słuchajcie, tutaj. I w takim razie polecimy sobie tutaj właśnie. O nie, uderzyło mnie! Ej, mam jeszcze jeden pomysł, słuchajcie. Być może tutaj, słuchajcie, ten klocek jest checkpointem. Tego nie wiem, zaraz sobie to, słuchajcie, sprawdzimy. Ja sobie tutaj po... Oj, dobra, zrzuciło mnie. I czy to jest checkpoint? Nie. Dobra, a jakbyśmy doskoczyli, słuchajcie, tam na sam koniec. Dobra, stoję sobie na tym. Teraz, słuchajcie, stoję sobie na... No ale, ej, ale ja tam stałem. Po co wymyślać tak głupią mapę, której nie da się przejść? I to jest niby piąta najpopularniejsza mapa z tych wszystkich? Przecież to jest antywykonalne. Serio, antywykonalne to jest. Oczywiście odpadamy, no bo jakżeby inaczej. I dlatego odpalamy sobie to raz jeszcze. Ja tutaj patrzę, jak to wygląda. Wydaje mi się, że tylko początek jest taki hardkorowo trudny. Tam dalej wygląda to już troszkę lepiej. Tak, właśnie, przynajmniej taki, słuchajcie, jest... plan. Ale dobra, ja teraz, słuchajcie, jadę. Już serio, ewidentnie musimy się, słuchajcie, bardziej skupić i to się w końcu musi udać. Ej, ale ja też, słuchajcie, tworzyłem mapkę, która była bardzo trudna. Tylko, że serio, jakby ja mam wrażenie, że tutaj gość ewidentnie ma fan z tego, że nam po prostu to się nie udaje. No bo jak inaczej, słuchajcie, to wytłumaczy? No popatrzcie, co tu się dzieje, no widzicie to? Dobra, i teraz tak, słuchajcie, skoczę sobie tutaj na to, bo tu jest w miarę bezpiecznie. Teraz polecę sobie tutaj. No ale, ale jak? Po każdej mapce, słuchajcie, będziemy wystawiać oceny od 0 do 10 i póki co, moim zdaniem ta mapka zasługuje na, nie wiem, 2, może 2,5. Dobra, stoję sobie znowu na tym, tak? Teraz sobie stoję, słuchajcie, tutaj na tym, okej. I teraz gdzie mam przeskoczyć, słuchajcie? Czy ja mam przeskoczyć na tą żółtą platformę, czy tutaj na tą różową? Okej, na różową. I... No nie, no nie. Dobra, macie szczęście, że tu jest checkpoint, bo to już, słuchajcie, jest przez. Ale popatrzcie, jak bardzo niedopracowana jest ta mapa, że tutaj cały czas leci ta kula i ja nic nie widzę, słuchajcie, gdzie ja w ogóle skaczę. Serio, nie widzę przez tą ścianę. Ja wiem, że ja też robiłem takie mapki, ale ja ich nie publikowałem w ten sposób, żeby widzowie to przechodzili. No bo kurde bele, co to w ogóle jest? Teraz, słuchajcie, muszę na to przesko... Ej, no bez jaj, no bez jaj. Nie, nie, nie lubię tej mapy, słuchajcie. Daję tutaj ocenę 0 na 10 po prostu. 0 na 10, bo tego się przejść nie... No popatrzcie, co jest z tą mapą nie tak. No wy, no co tu się... Nie, ej, ale ta kula to po co ona jest tak naprawdę, serio, po co, słuchajcie? Kule tak psują wszystko. Serio, i przez to, że nic nie widać, słuchajcie, nic nie widać, co się tutaj po prostu dzieje przez tą ścianę. Ja cię kręcę, byczku, no... Nie, no nie wytrzymam, słuchajcie, no nie wytrzymam po prostu, no. No idę w bok, ale ta kula po prostu mnie, słuchajcie, Ej, ja nie mogę nic zrobić, popatrzcie, ja nic nie mogę zrobić. Nie mogę nawet się ruszyć, słuchajcie, ze spawnu. I to jest niby dobra mapa. Ja cię kręcę, serio. Nie no, współczuję, współczuję, że ktoś w ogóle to stworzył. No popatrzcie, no ja próbuję, no żeby nie było. Dobra, wskoczę sobie tutaj na to. Śmigam sobie po tym. Jest tutaj, słuchajcie, jest ta armata. Okej, jest armata. Teraz, słuchajcie, skaczę na to. No ale z tego się nie da wyskoczyć, kurde bele. No nie lubię tej mapy, fest. No da, no nie da się podskoczyć. Naciskam spację, naciskam, widzowie. Musicie mi uwierzyć, że naciskam tą spację, no. No naciskam...
No! No i znowu przegraliśmy, ale ja w to więcej na pewno nie gram. Szczerze, moja ocena to 2 na 10 albo 1,5 na 10. Pierwsze co robię, słuchajcie, to wywalam ją z ulubionych. Nie będę w to więcej grał. Mam nadzieję, że kolejne będą lepsze, bo naprawdę. Climb as high as possible, czyli będzie jakaś wspinaczka. No i dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. O nie! O! Nie, jeżeli tu nie będzie checkpointów, to ja się popłaczę. Ale nie, no liczę na to, że będą checkpointy jednak. Dobra, wchodzimy sobie, słuchajcie, tutaj norma. O kurde, to jest tak ślisko, że to nie będzie, słuchajcie, łatwa rzecz. Może spacją powoli? Ej, ale czekaj. Pojedyncza spacja nie robi tutaj w ogóle roboty, a podwójna nas wywala. To jak, słuchajcie, tutaj wejść? Ej, no bez kitu, co tu się dzieje? Dobra, słuchajcie, no patrzę, nie mogę nic zrobić. No, ej, dobra, słuchajcie, jestem kawalątek wyżej, no i znowu spadłem, ale widzę, że tutaj ewidentnie, słuchajcie, to trzeba robić pojedynczą spacją. Popatrzcie, robisz se pojedynczą. Tutaj także sobie robisz... Nie, ślizgaj się, chłopie! Ej, dobra, czemu te mapy muszą być tak triggerujące? Ja robiłem mapy, które są, że tak powiemy, miłe. A oni robią specjalnie, mam wrażenie, takie mapy, których, słuchajcie, takie po prostu... Ciężkie, nie do przejścia, tak. Naprawdę. I serio, jaki w tym jest cel? Bez kitu, no popatrzcie. A idź bokiem. Uczciwie sobie powoli tutaj skaczę. No nie. A przynajmniej czy będzie checkpoint, słuchajcie? Oczywiście, że nie. No dobra. No to jedziemy jeszcze raz, słuchajcie, ale ja widzę, że to jest ta sama liga mapeczki, słuchajcie, ta sama... No nie, ej, dobra, oni robią coś takiego, że ty możesz nawet bokiem spaść, ja cię sunę. Dobra, wskocz tutaj, no wskocz tutaj, chłopie. Dobra, teraz tutaj wskak... No chłopie, co ty wyprawiasz? Czemu ty nie możesz tutaj normalnie po ludzku wskoczyć? Dobra, znowu jestem tutaj, słuchajcie, na górze i teraz tak, chodzę po tym malutkim kafelku. Teraz, słuchajcie, wskoczymy sobie na ten mały, teraz sobie wskoczymy znowu. Tutaj jest troszeczkę mniej miejsca. Dobra, a ja to robię. Ja to powoli tutaj wyczuwam, widzę. O nie, no naprawdę barierka w takim momencie. Ja cię kręcę, słuchajcie. Co tu się dzieje? No nie w tym momencie. No nie, dobra, spadłam. Dobra, ja lecę, ja tutaj lecę. Tak wysoko. Wow, patrzcie, jakie tu są malutkie platformy. Ale jazda. Dobra, to słuchajcie, skaczemy sobie tutaj na kolejną w takim razie. Okej, i teraz na którą, słuchajcie? Tutaj na tą chyba musimy, dobra. Jestem na niej, ta jest jakaś taka, nie wiem, bycza, mam wrażenie. Dobra, okej. No, wydaje mi się, że tak. Ja teraz jestem przy kręciołkach, tylko nie bardzo wiem, gdzie mam teraz doskoczyć, bo ta platforma nie doskoczy, słuchajcie, do tego. Jakby... Byłem daleko, widzowie. My oczywiście się nie poddajemy i widzę, dokąd doszedłem, słuchajcie. To tam było jeszcze hardkorowo daleko. Pytanie, jak z checkpointem? Dodatkowo tak sobie pomyślałem, że może zacznę używać, słuchajcie, emotek. Emotki mogą tutaj, słuchajcie, dużo pomóc na zasadzie, że po prostu się zatrzymamy w pewnym momencie, no nie? Dobra, wskocz tutaj, chłopie. Okej, wskocz teraz tutaj, chłopie. Oj, dobra. Co on wyprawia? No popatrzcie, ej, ale szczerze, naprawdę nie można było zrobić tego bez poślizgu. Przecież to i tak jest trudna mapa, no ale... Dobra, nie wiem, nie kumam tego totalnie, serio. Ale mnie to zastanawia, jak oni to przeszli, skoro to opublikowali. No dobra, ale weź to skocz tam, no czemu on nie skacze? Ej, serio, co jest? Ej, nie wiem, czy to jest kwestia lagów, czy nie, ale on naprawdę nie skacze. Dobra, słuchajcie, no jadę, już trochę wyczułem, jak tutaj, słuchajcie, to zrobić, dobra. Okej, i teraz tak, ja bym wskoczył właśnie, słuchajcie, tutaj i emotką się zatrzymał. Dobra, pytanie, czy ta emotka będzie, słuchajcie, mnie zatrzymywać za każdym jednym razem, ale po... No to musieliście widzieć! No Jezu, jak ta mapa jest głupio zrobiona! Ej, narzekaliśmy na poprzednią, szczerze. Narzekaliśmy na poprzednią, ale tamta poprzednia, mam wrażenie, że była do przejścia, gdyby naprawdę posiedzieć. Natomiast to jest, słuchajcie, jakaś pomyłka! No ja nie chcę, słuchajcie, wszystkiego hejtować, ale bez kitu. No co to, słuchajcie, kurde jest? Ja cię kręcę. No ja wskakuję. Spadam. Idealnie, słuchajcie, tutaj też idealnie, tutaj też, tutaj też, tutaj też, tutaj też i tu jest znowu, słuchajcie, ta barierka. Dobra, jedziemy, słuchajcie, szybko tą barierką. Dobra. I tak już jesteś wyżej, ja tu mam problem z tymi klocuszkami małymi. Ej, dobra, a możecie mi powiedzieć, dlaczego on wziął brzuszek? Dobra, znowu tu, no nie, no popatrzcie. Ej, jeżeli taka mapa jest top 4 na świecie, to słuchajcie, ja po prostu muszę wziąć swoją mapę, podać wam kod i serio, i zróbmy tak, żeby sensowna mapa była w top 5 czy 10 Polski, zaczyna świata, no bo widzicie, no Jezus Maria, co to jest? Ja chętnie zrobię mapeczkę. Ej, serio, co to po prostu jest? Dobra, jadę znowu, ale mi znowu nie wystarczy czasu, bo my mamy tylko 3 minuty, no nie? To jest właśnie giga problem, widzowie. Dobra, lecę sobie tutaj. To powinno być z 15 minut. Nie wiem, tu powinno być tak, że po prostu jest stoper, tak jak w tamtej mapie, wiesz, której. Dobra, jadę sobie tutaj. Okej, no nie! No i gdzie ja jestem? No nie, no nie. Na barierkach znowu. Ja cię kręcę, widzowie, trzymajcie mnie, bo po prostu zaraz umrę. Zaraz po prostu... No...
O kurde. Nie. Wow. Jestem tak zirytowany, że to po prostu, słuchajcie, jest... No nie w tym momencie! Nie, dobra, tu jest checkpoint, słuchajcie, na barierkach, no ale widzicie, no jak to zrobić w 3 minuty? Weź mi ktoś wytłumacz. Ta mapa i tak wydaje mi się, słuchajcie, że jest do przejścia, więc tutaj dałbym, nie wiem, 4 na 10. Oczywiście wywalam ją z ulubionych, nie będę w to więcej grał, bo naprawdę wkurzająca. I mamy teraz top 3 mapeczki najpopularniejsze w Stumble Guys. No dobra, Malu City. Kurczę, no to wygląda, słuchajcie, jak mapka, którą moglibyśmy przejść ewidentnie. Serio, ona jak wygląda bardziej mapa? Przyjaźnie. Patrzcie, lecimy sobie tutaj. Ej, dobra, lecimy sobie tutaj. Patrzcie, no dobra, ta mapa już mi się podoba, widzicie? Da się tutaj to ewidentnie przejść, dobra. Lecę sobie tutaj na to, lecę sobie teraz tutaj. Mamy, słuchajcie, tutaj labirynt, więc o kurde, przez to, że te ściany tak się bagują, słuchajcie. A czy ja mogę tędy przejść, słuchajcie, na przykład? Czekaj. Ej, mam pomysł, mam pomysł. Przejdę to, siup, emotko. Nie, dobra, chyba się nie da, po prostu trzeba tutaj bokiem, ale ja nic nie widzę. Dobra, teraz, słuchajcie, jest jakaś trampolina i ta trampolina wrzuca nas, słuchajcie, tutaj. No dobra, to w takim razie, słuchajcie, jedziemy tutaj na to. Jak to nas wybija? Dobra, fajnie nas wybija. Okej, dobra, patrzę. Wow, gdzie mam polecieć? A tu mam polecieć. Dobra, to słuchajcie, zatrzymam się tutaj. Okej, no ta mapka już mi się podoba, serio. Od początku widać, że jest fajna, serio. Dobra, pojedziemy sobie tędy. O kurde, tutaj to są te piłki, więc trzeba na nie mimo wszystko uważać. Są ściany. Dobra, ja unikam tej ściany, unikam też młota. Dobra, dobra. Oj, tu było blisko, ale pytanie, gdzie będzie checkpoint, bo ta mapa naprawdę spoko. Nawet jak, słuchajcie, raz czy dwa sfejlujemy, to jest w porządku. Okej, jesteśmy tutaj. No dobra, to jedziemy w takim razie, słuchajcie, znowu. I nie wiem, co zrobić. Na której trampolinie? Na końcu prawie. Aha, tu ty jesteś naprawdę daleko w takim razie. No to ja niestety, ale nie jestem, słuchajcie, aż tak daleko. Dobra, okej, tu mnie wywaliło, ale spoko, ogarniemy. Tu jest, słuchajcie, ten młotek. Dobra, o, tu jest gigantyczny odbijacz. Dobra, jest gigantyczna trampolina i teraz z tego trzeba, słuchajcie, przeskoczyć tam. No dobra, to będzie tutaj dopiero. Troszeczkę, słuchajcie, roboty. Dobra, okej, teraz z tego tutaj. Dobra. Dobra, tutaj się odbijamy na to. Dobra, spoko, z tego się odbijamy tutaj na to. Wyrzuciło mnie. Dobra. Wyrzuciło mnie! Okej. I teraz, słuchajcie, tutaj, siup, podwójna spacja. Dobra. To ty jesteś dalej, mnie cofnęło na tej trampolinie. No ja jestem na kolejnej gigantycznej trampolinie teraz i patrzę, gdzie mam wskoczyć. Mam wskoczyć tutaj, dobra, to podejdę to troszeczkę bliżej. Ej, ta mapka jest super, ta mapka jest super. Daję póki co 9 na 10, ale już widzę, że tutaj będę bardzo się wkurzał, więc zaraz zobaczymy, czy utrzymam to 10 na 10, czy tam 9 na 10. Dobra, mogę też się zatrzymywać. Emotka... Aha, ta emotka nic nie zadziałała. Dobra, a tutaj da się... Ej, dobra, trzeba mieć inne emotki, które, słuchajcie, po prostu by mi zatrzymały to, no nie? No bo tutaj to widzę, że, słuchajcie, naprawdę katastrofa i bardzo długo, słuchajcie, się spada. To jest akurat giga słabe. Ale dobra, mamy checkpoint. Tak, długo się ładujesz, nie? Tam. Więc uwaga, lecimy tędy, lecimy tutaj tędy. Dobra. Obojniki mnie cały czas rzucają. Siedzę sobie tutaj, dobra, teraz, słuchajcie, to nie jest do doskoczenia w ogóle. A może? Okej, dobra, udało się, siup. Dobra. Na pewno jest lepsze niż te poprzednie, to bez, na pewno bez porównania nawet. Dobra, okej, jestem, słuchajcie, aż tutaj. I patrzcie, i teraz są fajne klocuszki, te klocuszki są totalnym gitem. Dobra, tutaj ciach, tutaj... No nie, ej, ale naprawdę teraz już tam dobrze szło. Wow, ja byłem na samym końcu. Natomiast w tej mapie wystawiam 9 na 10 i uważam, że była całkiem fajna. No jej, słuchajcie, z ulubionych nie usuwam, ale teraz najwyższa pora, żeby zagrać w top 2 świata. Escala como puedas. Nic nie rozumiem. Top 2 mapka na świecie. Wygląda na brzydką i już widzę, że to będzie hardcore jakiś totalny, ale być może będzie fajna, słuchajcie, jeżeli chodzi o grywalność tej mapy. Powinno być tak. Więc właśnie poobserwujmy. Mapa numer 1 na świecie powinna być właśnie przyjemna do przejścia, dlatego jest najbardziej, wiesz, lubiana. No, wiesz, ja nie wiem, to po prostu to jest beta i po prostu gość opublikował swoje kody map swojej widowni, więc ja się nie dziwię, że on ma dwie najpopularniejsze mapy na świecie, no nie? Zwłaszcza, że to wcale nie jest największy youtuber Stumble Guys. No dobra, już spadłem, więc już przestaje mi się podobać ta mapa, ale słuchajcie, zaraz się okaże. Może ona troszeczkę nadrobi, słuchajcie, naszego zaufania. Póki co jest git, słuchajcie, no jest git, no raz sfejlowałem.
zjechałem, ale spoko. Dobra, tutaj niech się przekręci. Okej. Okay. Pytanie, sobie. Jak z checkpointami, słuchajcie, bo to checkpointy tak naprawdę są najważniejsze teraz dla nas, no nie? Żeby one po prostu sprawiły, że nie będziemy, słuchajcie, chcieli tego przerywać. Daj mi znać, gdzie są te checkpointy. Dobra, czekaj, czekaj. Ja tutaj poczekam, bo tych klocków już całkiem sporo przeszedłem i nie chciałbym sfejlować dalej, więc okej, okay, uwaga, siup, siup. Dobra, tutaj sobie właśnie przechodzę. Dobra, siup, siup. I teraz co każde jedno przekręcenie, słuchajcie, będę jeden klocek przechodził, bo zostało mi ich dosłownie 4, a naprawdę nie wiem, słuchajcie, co z checkpointami, no nie? Być może na którymś z tych klocków był checkpoint, a być może, słuchajcie, na właśnie tej tarce żółtej będzie. Dobra, ja ale przechodzę. Ja się tutaj muszę skupić. Na ostatni klocek. Dobra, jestem na ostatnim klocku. I teraz uwaga, na te, słuchajcie, tutaj właśnie. Okej. Okay. Ej, to się fajnie przechodzi póki co. No nie, dobra, sfejlowałem i pytanie, gdzie będzie checkpoint, słuchajcie, gdzie będzie checkpoint? Błagam, żeby był. Jezus, spadłam. Okej. Okay. Na pewno już macie więcej tej mapce nie damy niż 5 na 10, no bo sami widzicie, co tu się właśnie stało. Fajna giereczka, super. Nie ma checkpointa. Ej, nie, no naprawdę, to już wiem, że ewidentnie nie dam wysokiej oceny, bo serio, brak checkpointów po prostu wywala to absolutnie przyjemność z grania, no nie? Tak. Serio, jest to samo, co się działo na tamtej mapie Stumble Up, tamtej wiecie, której pewnie. Dobra, oj, tutaj to było ciężko, ale przeskakujemy dalej. Dobra, tutaj ciach, dobra, tutaj niech się przekręci, przekręć się, dobra, ciach, ciach. Ciach, okej, tutaj ciach, jak ciach. W 3 minuty to dobra, ciach, ciach, dobra, kręci się, tutaj ciach, ciach. No właśnie, zapomniałem jeszcze o tym, że to są 3 minuty, no nie? To już w ogóle to jest absolutnie nie do przejścia, mam wrażenie. Dobra, siup, siup, okej, i tutaj uwaga, siup, siup, znowu jestem w tym samym miejscu. Dobra, to ja lecę znowu tutaj. Okej, okay, i teraz słuchajcie, więcej chyba skupienia tutaj potrzeba. Dobra, podskakuję. No ej, no to już jest nie w porządku, co się teraz stało. I znowu słuchajcie, serio, jak można nie dać checkpointa? Nie. Naprawdę, tworzysz mapę i nie dajesz checkpointa. Człowieku, co ty robisz ze swoim życiem? Bez kitu, to nie ma żadnego sensu taką mapę w ogóle wypuszczać. No ale dobra, ciśniemy znowu, tylko że słuchajcie. To się zniechęca, nie? Ten brak. Tak, za chwilę słuchajcie, będzie znowu 3 minuty i koniec gierki jakby, no nie? Twórcy gry powinni to przemyśleć, że słuchajcie, tego czasu powinno być po prostu trochę więcej, no nie? Albo nielimitowany, na zasadzie, że to jest i tak beta, no to sobie graj ile ci się po prostu podoba. Ale bez checkpointa. Widzicie to? Bez szans. Ja wystawiam tutaj, nie wiem, 3 na 10, może coś takiego. No dobra, ale teraz zostaje słuchajcie nam niby najpopularniejsza mapeczka. Salta, salta! Mi pekeuno kanguro. Co? Nic dalej nie rozumiem. Podejrzanie. Myślicie, że ta mapa będzie fajna? Ja mogę sprawdzić, ile osób w nią w ogóle zagrało, czy dało do ulubionych. No i różnica jest kolosalna, bo tą mapkę pobrało 11 tysięcy osób, a tą drugą tylko 3 tysiące, więc powinno być naprawdę bo... No dobra, jest grubo. Ej, ta mapa wygląda... Nie, nie, te grzybki widzicie, ta... Dobra, daję 0 na 10. Już w tym momencie daję 0 na 10. Co ja mam tutaj niby zrobić? Nie, poważnie, wie ktoś co mam zrobić? Bo ja nie widzę. Jakby, serio. Ty. Co? Mam spaść tutaj... A, z drugiej strony jest trampolina, popatrz, tu jest trampolina. Dobra, lecisz sobie na to. Tutaj sobie dojeżdż. Aha, no to sobie już dojechał. Jezus! Ale te mapy są tragiczne. No nie, dobra, ta trzecia była spoko. Tą trzecią polubiłem nawet. Dobra, okej, tutaj siup. Okej, dobra, i jadę teraz, słuchajcie, jadę teraz tędy. To się w ogóle rusza? Rusza się. Dobra. Jezu, to musisz wyczuć, nawet nie wiesz kiedy, na farcie. Dobra, 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 dobra. I teraz, słuchajcie, tutaj ciach. Okej, to dość wolno idzie. Pytanie, czy to będzie, słuchajcie, przyspieszać? Dobra. Nie, no. Dobra. Okej, dobra, no nie, już było dobrze. O kurde, nie, już widzę, że się nie polubię z tą mapą, ale jest checkpoint, jest checkpoint. Przynajmniej jest checkpoint, jest? Jest, 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 dobra, do prawej strony, słuchajcie, ewidentnie cały czas trzeba do prawej. Tyle. Dobra, okej. I to też się rusza, to też się rusza, kurde, ej, co ja mam, ej, a może będę, wiecie co, klawiszem wstecznym, słuchajcie, próbował tutaj też trochę działać. Dobra, okej. Nie. Nie, ewidentnie nie, ewidentnie nie, ewidentnie już się nie lubimy, dobra. Ej, naprawdę, my graliśmy w różne mapy, słuchajcie, od youtuberów i one były dużo, ale to, słuchajcie, dużo fajniejsze. A tutaj popatrzcie, co się dzieje, nie? Serio, ja rozumiem, że jakby to przykatować, to by się pewnie udało. Ja to, słuchajcie, naprawdę rozumiem, ale po prostu to nie daje w ogóle fanu. Serio, to w ogóle nie daje fanu. No to to, słuchajcie, jest problem. Ej, a jakbym szedł, słuchajcie, patrzcie. Nie da się tutaj, nie da się. Jakbym zrobił coś takiego, nie, to też nic nie da. Dobra. Czyli tak, tutaj ja na to. Ja właśnie tutaj mnie, jak ty bokiem to w ogóle. Ale dobra. Tego się nie da tutaj. Dobra, tutaj też boczkiem. Dobra, okej. Okay. Okej, okay. Dobra. Dobra. Jesteś gdzieś dalej? No jestem giga daleko. Dobra. Dobra, okej, okay, jestem na trampolinie.
O Jezu, i na drugiej trampolinie. I teraz uwaga, trzecia trampolina. I teraz mamy kółeczko, które się tutaj kręci. Dobra, tutaj wskakuje. O wow, no tu musi być checkpoint, tylko że uwaga, znowu zaraz wywali nam, że 3 minuty i koniec gry. Te barierki, tragedia, ale ja widzę, że to jest chyba w ogóle pierwsza mapa tego youtubera, bo ewidentnie ona, słuchajcie, wygląda średnio. No moja oczywiście też pierwsza wyglądała beznadziejnie. Dobra, pytanie, gdzie będzie, słuchajcie, checkpoint? Uwaga, 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 bo spadam na dół, spadam na dół, spadam na dół i jest na barierkach. No dobra, tylko mówię, zaraz wyskoczy, słuchajcie, 3 minuty i wtedy już koniec, koniec zabawy będzie. Dobra, jedziemy, szkoda, słuchajcie. Szkoda, że tu nie ma stopera pokazanego, ile masz czasu, nie? Żeby tak pod presją grać też. Dobra, było, dobra. Dobra, oj, no tutaj to jest trudno. Chyba, żeby naprawdę robić to giga powoli, zatrzymywać się co każdą, słuchajcie, tutaj przeszkodę, to może by i dało, słuchajcie, to radę. Dobra, jedziemy w takim razie jeszcze raz. W 3 minuty byś się zmieścił, ale na totalnym takim fokusie, nie? Dobra, robimy w takim razie, słuchajcie, tak. Za 40 podejściu. Dobra, dobra. No ej, tutaj dałbym 8 na 10, bo gdybym miał więcej czasu, to jest to do zrobienia.